naprawdę. Ale nie. To jeszcze nie został wpis. Pierwszy to jest ewaluacja po odbytej mobilności. Sprawdzamy poziom opanowania nowych umiejętności. Tamy, czego się młodzież nauczyła. Jesteśmy na wyjeździe z projektu Teneryfa Bogactwo Przyrody. Już wracamy. Co Wam dał ten wyjazd? Lepiej nauczyliśmy się angielskiego i hiszpańskiego, rozmawiając na przykład w restauracji, zamawiając jedzenie, a z turystami. To pomoc też. Prowadząc te ankiety z turystami, bo tam niektórzy mówili po hiszpańsku. Które przeprowadzaliśmy w Loro Parku na temat turystyki na Teneryfie. Był to jeden z punktów projektu. Tak. Wzbogaciliśmy wiedzę na temat kultury osób, które mieszkały na Teneryfie. Poznaliśmy bardzo dużo dziewczyn z Hiszpanii. Mam nadzieję, że będziemy utrzymywać nadal kontakt. Ja zaprzyjaźniłam się z Carlotą, Janirą, Caroline. Zapraszamy. Coś jeszcze oprócz wyjazdów jest fajnego w naszej szkole? Nauczyciele. Są mili. Prowadzą, wspierają. Tak, czasami prowadzą w nietypowy sposób lekcje. Taki bardziej nowoczesny, można powiedzieć. Ciekawie też prowadzą lekcje. Nie jest tylko tak, że rzeczy z podręcznika, tylko opowiadają. Ta atmosfera jest bardzo fajna i to są tu fajni ludzie. Byliśmy na projekcie Erasmus, Teneryfa Bogactwo Przyrody. Poznanie Teneryfy, bo się uczyliśmy o geografii Teneryfy z panem Konradem w szkole. No i też kultury, no bo później mieliśmy zajęcia o kulturze. Hiszpanie bardzo szybko mówią i na Teneryfie wszyscy są mili. Nawet wchodząc do sklepu, wszyscy mówią tobie cześć i tak dalej, na ulicy też. Tak. Uczniowie bardzo dobrze przyswoili wiedzę z zakresu klimatologii wyspy, znali podstawowe tutaj pojęcia, zjawiska zachodzące na wyspie, zarówno te dotyczące klimatu, jak i również procesów endogenicznych. Głównie tutaj skupialiśmy się na procesach wulkanicznych. Uczniowie praktycznie zobaczyli, no, jak wygląda to wulkan, jak tutaj wyglądają te struktury geologiczne, jak te czynniki, te procesy mogą wpłynąć na miejscową ludność, infrastrukturę i samą turystykę, nowy główny dochód do budżetu, no, wyspy, tak? Jaki był cel tego projektu? Dogadanie się z Hiszpanami po hiszpańsku. I co zabierasz dla siebie z tego wyjazdu? Na pewno wiele nowych słów po hiszpańsku, dobre, nowe znajomości, fajny wyjazd, takie fajne emocje. Chodziłam na zajęcia przygotowujące do tego projektu w szkole. Uczyliśmy się o kulturze, o geografii Teneryfy. Polecasz szkołę 157? Bardzo. Można tu pojechać na bardzo fajny wyjazd, fajne emocje ze sobą zabrać, wspomnienia. Wracamy z projektu Teneryfa, Bogactwo Przyrody. Co Wam dał ten wyjazd? Poznanie nowych ludzi, poznanie nowych kultur, dogadywanie się, wypoznawanie nowych słów. Przede wszystkim integrację z obcokrajowcami i poznanie języka. A jakiego języka uczycie się na Tynieckiej w szkole 157? Hiszpańskiego i angielskiego. I czy ta nauka przez ten ostatni rok podczas pandemii, czy to coś Wam pomogło tutaj na wyjeździe? Tak. Bardzo się przydały po prostu słówka. Cokolwiek rozumieli. Nawet jak mieszaliśmy język. Co Ci dał wyjazd? Że nie ma stresu w komunikacji. Oczywiście jakby łatwiej się dogadywać, nawet gdy druga strona nie zna języka. A co Ci dało to, że w szkole uczyłaś się języków obcych? Przygotowali jakby nas do tego, ale też dużo od nas to zależało. Wracamy właśnie z projektu na Teneryfie. Zakończyliśmy. Tydzień byliśmy. Cudowne miejsce. Myślę, że projekt znowu spełni nasze oczekiwania. Dowiedzieliśmy się dużo o wyspie, o różnorodności świata. To, co było chyba dla mnie najważniejsze, to nasza młodzież po raz kolejny pokazała, że świetnie radzi sobie językowo. Wychodzimy z założenia, że nasze dzieciaki są tak fantastyczne, że korzystają z tego, co potrafią. Dogadywały się świetnie i z turystami, i z uczniami w szkole. I mamy mnóstwo pięknych wrażeń i pewnie wszyscy tu wrócimy. Zapraszamy na Teniecką, bo znajmy możesz jeździć, hej! Nauczyłam się komunikować z ludźmi w językach obcych i też na gesty. Współpraca w grupie się polepszyła i jestem bardzo zadowolona z tego wyjazdu. A co Ci dała nauka w szkole u nas na Tynieckiej, w szkole 157, nauka języków obcych? Możliwość wyjazdu przede wszystkim. No i to, że mogłam się z nimi dogadać. Trochę po angielsku, trochę po hiszpańsku, trochę na gesty.
A ja się bardzo cieszę, że przyjechaliśmy tutaj na ten projekt. Przygotowywałam z karnawału, z tradycji, z kulinarne były projekty. Mi się bardzo podobało. Warto do nas przyjść do 157. Zapraszamy na Tyniecką.